Nie, no ale pani sekretarz może jest zorientowana. Coś tam było robione. Jest, coś też jest robione, jakieś coś pod wiatem. Ale jest robiona ta wiata na kostce i ławeczki? Nie, jeszcze. Nie. Czyli miejsce wyznaczone i może wyroskowane, plac. Tak. Wiata już stoi. Wiem, że coś jest, ale nie. No ja wiem, że coś tam może pani sekretarz nam powie konkretnie. Na tym placu w ogóle jest mówiąc tego. Ale w starej Kaźmierce mówią to może na sesji jest. Starej, tam gdzie było wojsko. Tam gdzie był ten plac, to była kostka założona, stoi wiatr. Bo tam się pani sekretarz, pani kiedy ona powstała ta wiatr? No to teraz to wykreślamy, tak? Ale czy jest skończona, to nie powiem. Ale jak jest rozpoczęta, to się skończy. Szkielet już stał. Ogrodzenie dziawki rekreacyjne. Ogrodzenie jest to? Nie. Przesunięcie plac do zabaw uzupełnienia nowe urządzenia. Ale to nie jest. Ogrodzenia, nie. A co no to jest taka no, spotkanie, będą mieli mieszkańców. Co ty robisz? No może jakiś grill czy coś? Ta na łatwiej jest od coś innego. Sami mieszkańcy. A oświetlą sobie odpoczynek. Tam nie ma oświetlenia, nie było. Tam była droga tylko zrobiona. Nie ma oświetlenia. Wiem, że was z funduszu też coś tam przeznaczyli na. Aha, to może dwie ma dokumentację. Droga dziura do siebie nie zamieszkały. Tam koło pana Lantosińskiego jakoś tam wtedy pokazywał. Tak, ale to droga w pola. Ale też w pola. Dobrze, nowa Kaźmierka. Remont sali. To też chyba wszystko, bo mówię, że droga łączą. I za łukami tam brakuje. Tam na Białowodę. To jest droga od Białowodę. Droga do pana Samola, przedłużenie do drogi powiatowej na Białowodę. Dłużej też. Zabytkowy. Ale, a czy tam się coś robi na, w tym projekcie droga do pana Samola? Czy jakieś dokumentacje? Powiatowe, tak? Nie. Przedłużenie do drogi powiatowej, sorry. Pani sekretarz, tam coś w związku z tą drogą do pana Samola coś jest robione, czy nie? Jest przygotowana dokumentacja. Aha, dokumentacja. Dokumentacja jest. Zabytkowy dom. Przewraca się. A to jest tam po tym bar, jak to znasz? Tak, jak wyjrzał. Józefów, droga powiatowa do remontu, zaniżenie przy przystanku. Przy przepustce. Przy przepustce. Bo jest pan Sarnowski. Jak to? Sarnowski? Sarnowski. Przewraca się ten dom, czyli panie Janie, można zaznaczyć, że tracimy kolejny zabytek gminy, nie? Ten dom? Kolejna no tak, to jest na prywatnej działce i prywatne własne. Ja wiem, to jest rzecz prywatna. Ale nie pozyskasz środki? Co? Jako gmina nie pozyskasz środków, no to co zrobimy? No jak możesz to sobie żartkoweczkami podeprzeć? Nie, nie, nie. Też czytałam kiedyś i doszłam do takiej informacji, że właśnie urzędy regionalne rozrywa się z właścicieli, bo o to chodzi, to nie. Ale musi być dofinansowanie są tylko do zabytków ujęty, które jest, że wojewódzki państwowy, a nie ma a jeśli chodzi o gminne, to nie ma żadnego. I nawet stworzenie jakiś pan pisał książkę o tym właśnie wydarzeniu to był. Ale to wiesz, gdzie Kamilka to było u państwa po drugiej stronie, u Nowickich, a my to mówimy teraz właśnie o tym domu, to jedziesz jeszcze dalej, tym co był pod strzechą taki i się wali. To on już jest zawalony. No częściowo. Nie, dom zabytkowy, to my mówimy o tym pierwszym. Ale tutaj, u państwa Nowickich, a nie tam. Tak, nie, o państwa Nowickich mówimy. No, no, ja nie wiem, czy to jest prywatna pozycja. Ja wtedy też byłam tam. Byłaś tam. Nie, to zależy, ale tak. Ale ja byłam. Nie mamy, to musiałby właściciel wystąpić. Trzeba by pokierować takiego właściciela. Nie ma, nie ma. To jest przedstawiciel państwowym. No już my nic nie widzimy. Bo ja się już dowiadywałam, bo też bym była zainteresowana. Niestety nic nie ma dla zabytków, które są w rejestrze gminnym, nie? A dzwoniłam do zabytków tutaj w Kaliszu, do, jak to się nazywa, do konserwatora zabytków w Kaliszu, to mi pan powiedział, że jeżeli będę chciała wpisać do rejestru
Państwo według to już nawet klamki nie zmienię, nic nie zmienię, nie? Bo po prostu to są takie koszty wtedy, że pan mnie szczerze odradzał po prostu. Nie, to wtedy kontrole są szerokie, czy tam się nic nie zmieniło. Tak jak pani dobrze, lecimy dalej. Droga powiatowa do remontu. Panie Marcinie, czy coś tam było robione, to trzeba powiat tu cisnąć. Ja to proponuję to wpisać, bo ten jest droga powiatowa i on jest asfalt, jest dobry, tylko tyle, że on tam jakby zagiął w tym miejscu, że jak powiat remontuje te drogi, to on powinien właśnie już to wykonać. Bo tam jest te zagięcia, tam rowu. Inaczej. Tak, tam w ogóle zawsze było bardzo mokro, nie? I dlatego to wszystko się tam jest zagięcie i ten. Ale jak powiat remontuje, to powinien zrobić to, ale nigdy nie robi. Ona w dziurki zasypie. Nie? To dostało się, że się zagina na jedną stronę, na drugą, a po jednej stronie... Czyli tu stukać do powiatu. Tak. Tak. Bo tam jeszcze w jednym miejscu jest też takie zagięcie przy tym stawie, co tam jest wykopane. Tam też jest takie... Koło Fundowicza. Tam też jest drugie miejsce takie. Robiliśmy, że jest niebezpieczne, ale ci nie uczy. Ja tam od początku no, no, ale jak to się może... Tam, gdzie jest teraz ten staw, po tej, zależy od tej strony jak, powiedzmy od prawej strony do Moździerzu, no to jest tam staw i tam jest mokro i ta ziemia się... Tak, tak, no ale jakby może... Odsuwa się koniec. Naprawili to... Jak ciężarówki jadą teraz z ładunkami, kiedyś jeździli z przyczepą, tak można powiedzieć 6-7 ton, teraz każdy jeździ tirem z kukurydzą, są wszystkim, no to wszystko... 40. No, 40 ton można powiedzieć do tego. Tam przy tym stawie, przy panu Fundowiczowi, to jest normalnie bardzo teren, przęzły taki, torfowisko to jest tam. Bo on jak kopał ten staw, to mi mówił, że tam było 15 metrów torfowej ziemi takiej. No może, może. No i tak to jest. Dlatego to tak siada, nie? Przed drugim. Garaż wiatana przy sali wiejskiej oraz kostka przy wejściu. To jeszcze nie jest zrealizowane. Garaż jest, ale tam jest tutaj w trakcie. Aha. To możemy wykreślić, tak jakby już jest realizowane. A kostka przy wejściu? Kostki przy wejściu. Jest, ale ona jest przyłożona. Bo jakby była remontowana sala, to zabrali tą kostkę z tyłu, przyłożyli ją do naprzód. Aha, czyli jest. Pan burmistrz to wniosek składają, żeby był bezpośrednio wejście z asfaltu. No. O tym prosto, nie ma. Ale to my też tak sobie wyobrażaliśmy to i mówiliśmy, że jeszcze ze względu na to, że ta sala jest taka mała, to ten wybetonowany czy plac byłby przedłużeniem, czy w okresie letnim na jakieś imprezy. Ale ja tu mówię, żeby wejście było do tej sali prosto za salę. I wnioskowałem już 4 lata, wnioskuję i nie ma nic, tylko jest po prostu wejście zrobione z garażu od samochodu. Tak, żeby tylko wejść i do sali. No to z funduszy wszystkie. Ale przecież to nie jest aż taki długi odcinek. I 4 lata wnioskować, to ja też tu proponuję Was zapisać. No dobrze, no niech ileś dadzą z funduszu, a co braknie, to trzeba by poszukać. Ile metrów jest tej kostki? Trzeba z funduszu. Ile metrów jest tej kostki? Ile metrów jest tej kostki przy tym wejściu? No. Teraz? Tak, na oko. Na oko, no, za 3 metry 40. No, teraz zmiany są już. Ale długości, a szerokości? Będzie się z około 8 czy 9 tysięcy na organizację jakichś tam spotkań, tak? Aha, no to może byście to przełożyli sobie do końca października. Byście przełożyli sobie na tą kostkę, żeby zrobić, nie? Tylko trzeba by zebranie sołeckie do końca października przeżyć. Jeszcze czas jest, bo dzisiaj mamy 20, to trzeba będziemy analizować na co i na tej imprezy. Ja uważam, że to jest... U nas to jest 1400 było na imprezę i to jest impreza... Ale mało. No, w ogóle nie ma. Dobrze, lecimy dalej. Do sali dla KGW. Dostało to KGW? Chyba nie. To znaczy nie wiem, to tak samo jak w Zeniu. Droga łącząca do ulicy Konopnickiej. No nie wiem, czy to tam jest szanse w ogóle. No, tam, to jest szansę, bo tam jest zaczęte przecież, nie? Zrobiona ta droga kawałek. I my mają zielone. To jest ten odcinek, który... To się jest Konopnickie, z ramunkami jechaliśmy. Tak, bo to jest... No, to jest na prywatnym terenie, nie? Dalej. To jest przy panu Banaszaku, tak? Ta droga? Tak.
Tak, przy panu Banaszak. I jest zrobiona aż do łąki. Tak, no i później ona by musiała skręcić. Po prywatnej łące ludzie jeżdżą teraz, jeżdżą tak? Po prywatnej łące. No, no, ale to nie ma tam drogi, tak? Nie, kończy się tam. Znaczy tam jest problem, że tak ma jest ruch, jeżdżą po prywatnej, bo tam nie ma przejazdu. I to już tu było monitorowane i urząd zaprosił właściciela łąki, podpisał z nim chyba jakieś porozumienie, że ten właściciel przepuszcza tych ludzi. Póki co. Przepuszcza. Ale normalnie gminny teren, to tak jak jest zrobiona tam za panem Banaszakiem, to ona powinna delikatnie skręcić i tam jest jakiś upływ i to jest zupełnie zarwane. I jest nieprzejezdny. Po prostu trzeba by to zrobić. Mieszkaniec nawet godzi na to, żeby wyrównać ten teren przy tym rowie i żeby przy tym rowie jeździć. Tak, żeby normalnie. Tylko tam jest czyszczenie było rowu i to tak każdy zostawił te kubki, to tak. No to zrobić. A ja powiem jeszcze też, że wieś cała Józefów to jest wsią bardzo rozległą. Nie wiem czy. Jeszcze jest, bo zobaczcie Państwo, tu od Olesza Nowego i tu od Zagórowskiej wokół, to byłby to łącznik z Choczem teraz z tą dobrą drogą i uważam, że czy nawet PKS szkolny z dziećmi, czy co, to też by mógł z tego korzystać i wtedy połowa drogi, nie ma co tego zadania odkładać, tylko przyjrzeć się i zobaczyć jak, żeby można je zrealizować. To byłoby z korzyścią dla wszystkich. Też, jaki to jest odcinek? Brakujący. Mniej więcej. No. Ale ci Państwo nie są aż tacy wymagający, a co oni byli happy, jak było wysypane tym, nie? Ten kawałek. Ten. Tak, tym kawałeczkiem tak się potrafili cieszyć. Na razie jakoś tak. Ewa, nie tylko. I tak tam ludzie jeżdżą. No, a przyjrzeć się tym. To tak proszę zacząć wniosek. Przynajmniej w Tuczniu. Nie może być, oni by chcieli, żeby to wyrównać po ich terenie, tam gdzie zagięte. I by równiali, żeby przejechać. I niczego więcej nie chcą. Droga z Józefowa do Nowogrodzkiej, możliwość przejazdu. Możliwość przejazdu. Zostanie z tym. Ale to tylko z dobrej woli, tak? Tak. Nie ucieka tak, żeby u prywatnego prosić, robią mi swoje. Ja po swojemu. Nie, ja mówię, to już paliwa. I to teraz jest połączenie z centrum. Do szkoły jeszcze tam, nie? Szanowni Państwo, czy wy byliście na tej drodze? Byliśmy. Tak? Przyjechaliście się tą drogą? Tak. Na pewno nie może się przyjeżdża. No. Przecież to jest droga, która się zakładałem w kończy na Konopnickiej i dalej jest wąska droga, po dwóch stronach są rowy, podmokła, torfowa i buszują tam bobry. No, ale to mówię, to wiem, że zrobić coś w Tuczniu, tak żeby była przejezdna. Tak, tak, tylko tam żeby zrobić drogę, to trzeba pozyskać terenu jeszcze. Oczywiście. Tam jest, praktycznie to jest jedna jezdnia, tylko 3-metrowa. Bo więcej to nie ma co odmawiać sobie tam. Ja pamiętam, jak była robiona komasacja w Choczu, to normalnie zostało tyle ziemi, że sprzedawali po prostu tamte tereny w ogóle na Kuźnę, pokupili po prostu mieszkańcy, po prostu, a tereny mogli zostawić na szerszą drogę, to nic. Droga była taka, jakby kiedyś koń z wozem jechał. Tam jak jadą dwa ciągniki, to mają drogę się może na razie tak. Zostawić temat tak, jak jest, bo jakoś sobie tam radzą, ale łatwo. Tak samo jak on ta nawiązał. Ale to sobie. Dokumentacji nie ma na to. Pani sekretarz, czy coś w kierunku dokumentacji? Do pozyskania środków, bo to można skorzystać z dojazdu do pól? Można. Tak, oczywiście można, tylko że w tym momencie ale my nie będzie możliwości, dlatego że tutaj pani Małgorzata Wieska pyta o dokumentację. O dokumentację. No są różne te procesy związane z budową dokumentacji, bo chociażby kwestia rozgraniczenia tej drogi. No właśnie. No, czyli już jest ten etap, który jest nas interesuje, nie? Rozgraniczenie jest zrobione. Aha, rozgraniczenie jest zrobione. To może zapiszę, że rozgraniczenie jest zrobione.
To dużo tych zadań pozaczynanych takich, nie? No, od czego się zacząć każde zadanie? Ogrodzenie placu zabaw na Jakubowie. Ogrodzone? Ogrodzone? Nie. Utwardzenie drogi do państwa Leślińskich i Szejny. Uporządkowanie cmentarza Leślińskiego. No ten cmentarz to wymaga. Droga do osoby niepełnosprawnych. Droga do osób niepełnosprawnych. Aha, do osoby niepełnosprawnych. To jest ta droga, którą ja zgłaszam do pana Henryka Dubskiego. To już tu w tej części Olejca. A to jeszcze nie, nie, jeszcze to jest ta droga. Bo on jest Józefów 83 czy 2 w lesie, nie? Niepełnosprawna osoba. Pamiętam, że był na sesji. Wniosek też chyba pisemny składał w tej sprawie. No to Lesiec. No i co? Tam się chyba nic nie zrobi, bo są właściciele lasów. Po jednej grupie blisko nie się dowiadywałem. I oni się na pewno nie zdobyło, żeby utwardzili w lesie tam. Na przykład ten przejazd, gdzie pan Durski jeździ, nie? On by musiał jechać na tą drogę od Cieślicy, tam jeszcze. Aha. No, no, tak, do tamtego. Kawałek ma bliżej, ale on woli tu jeździć. Ale to jego wybór, jak ma wybór, to... Bo on chciał, żeby tu utwardzić na Józefów, tu przez te las i do domu. Ja mówię, że nie utwardzi się, bo właściciele lasów się nie zgodzą, żeby ktoś wysypał czy tak utwardził drogę, nie? Przez ich można... Ale pytał się ktoś tych, bo przecież to i leśnicy też korzystają, a jak ja tam byłam sprawdzić, to takie doły, że te... No, to chyba nawet tym leśnikom by nie przeszkadzało, żeby to wyrównać, nie? To trzeba by prowadzić rozmowę, nie? Nie, on mówi, że całe życie tam jeździli. Jak jest prawnie, to ja nie wiem. Ja tylko relacjonuję to wtedy, kiedy mnie wołał i nie mógł wyjechać. O to chodzi, żeby ten pan miał bezpieczny czy tam dogodny wyjazd i nie było to jakimś problemem, żeby tam w Łodzi nie dobrze, dobry Olesie. Droga do pana Walczyszka jest zrobiona. Droga do pana Urbaniaka, a Kukać Nieburza. Czy jakaś dokumentacja tam jest zrobiona do pana Antepysza Urbaniaka? Tak. I to jest właśnie ta droga, o której pan mówił na ostatniej sesji, która mogła być wykonana w ramach dróg dofinansowania dróg dojazdowych do gór. Tak rozpoczęty jest tam proces dokumentacyjny. Ale w tym momencie no wiadomo, że nie będziemy mogli zgłosić. Czyli jakie są szanse na... Jaka to jest dokumentacja? Jakie są szanse na realizację tego dróg? W tym roku nie ma żadnych szans, ale i w następnym nie ma szans, dlatego że nie wykorzystując dotacji w tym roku. Jakby pana dotacja na przyszłość? Nie jest tak. Nie ma dofinansowania, nie możemy ubiegać się o dofinansowanie na następnym roku. Tu jest dokumentacja. Zagospodarowanie terenu i wigwam na działce rekreacyjnej. No to jeszcze nie. No to jest plan. Ogrodzenie działa plan. To działka, która może się bardzo na pewno sprzedali. Kupili. Ogrodzenie działa. Ale to jest z Funduszu Sołeckiego teraz, nie? Chyba. Ale ktoś tam... Na Nowym Oleśniku. Wigwam, no to chyba Funduszu Sołeckiego. To było z... Było przez gminę, tak. Ale teraz to... Funduszu Sołeckiego, teraz chyba. No zobaczymy, co będą robić funduszu, bo jeszcze tak dalej będę. Ogrodzenie działek przy drodze gminnej do pana Zajączka. Do Zajączka, do Zajączka. Jak jechaliśmy, to mówiliśmy, no, że ogrodzenia są praktycznie, no, droga i ogrodzenie, nie ma pasa drogowego żadnego, tam nic, nie? Także jak jadą dwa samochody większe, to jest problem. Od pana Waleryszka, nie? Co do Zajączka, jak się jedzie do, pod lasem. Tam praktycznie jest droga i jest płot. Droga nie jest własnością gminy. Ale nie mówimy o drodze do Zajączka, tylko o drodze gminnej. Tutaj mówimy od pana Waleryszka. Te budynki tu są postawione. Takie działki są. To jest asfaltowa teraz. Na pana Kaczyńskiego. Po prawej stronie.
tak bardzo blisko przy drodze są postawione ogrodzenia od razu, także... No, ale jeżeli jest coś właścicielem, tak, właścicieli, tyle wykupiliśmy, tak, żeby osiągnąć ten metraż. Aha, to praktycznie właściciele postawili sobie płot na swoim... Także tak, my już nie jesteśmy właścicielem. No ale nie ma żadnego pasu drogowego ani nic. Pani sekretarz, tam potrzebne było po prostu normalnie oddzielenie pasa drogowego od tego. No bo to tak samo jak jest na ulicy Zachodniej. Od państwa są pasy drogowe, ale czy to był odrodzony pas drogowy. Że one posiadają drogi od asfaltu, nie? Nie. Tam jest pół metra i jest zaraz ogrodzenie. No kochani, ale jak my jesteśmy właścicielami, to robili tak, jak żeby parametry droga spełniała, właściciel ma prawo się urodzić w swoim i na to... Jest to bardzo upliwa droga? Nie. Nie, no nie jest aż tak mocno, może... Dobrze tam jest z tego względu, że ten płot, ale budynki są już odsunięte od tak, tak. Także po prostu ten pas drogowy po prostu można tam wydzielić i wtedy przyszło ale pas drogowy, żeby wydzielić, to by trzeba, kupić. No. Tak, no. Tak, tak samo to sprzeda, jak... Panu Januszewskiemu, to tak samo. To jest ta sama droga, 2 lata, czy więcej. Albo więcej. Żeby ją zrealizować. Zakup na miasto. No mamy taki mały. Dobra. Dostaliśmy. Teraz przy Muteza, tak? Za. Tam zawsze macie uporządek. Ale za to, co inna będzie. WTZ tam aha, jest za WTZ. Tak. I właśnie tam chyba chcielibyście zagospodarować ten plac. Tak, tak, tak. Właśnie no. Pytanie do pani wiceburmistrz, czy my musimy mieć wydzieloną tą działeczkę przez geodetę, czy po prostu sami możemy z warsztatami, że tak powiem, żeby powiedzieli, to sobie zagospodarujcie, czy... Jest złożony wniosek, gdzie jest nakreślony teren, którym zainteresowane jest sołectwo Nowojcz, ponieważ grunt ten jest przekazany warsztatom terapii zajęciowej. Ale złożony wniosek jest gdzie? Przez panią sołtys. A, przez panią sołtys, aha. Także musi być geodeta, który nam to wymierzy. Nie, nie, to nie. Aha. Teren, tak, którym jesteście zainteresowani. Aha, dobrze. Naprawa pobocza na zakręcie przy mostu. No to jest, jechaliśmy na Brudzewek, tam jest taki... Jest już nie, nie, to nie wiem, czy tam jest naprawione już. Trudno mi powiedzieć. Czy jest naprawione? Pani sekretarz. Były jakieś naprawy, czy nie, bo... No na bieżąco naprawiamy to, co jest na bieżąco, tak. Natomiast jeżeli Państwo mówicie o wnioskach z 2021 roku, to w jakim to jest stanie teraz, bo to ja nie jestem w stanie ocenić. Nie, ale ja na ostatniej sesji pytałam, bo też przenosiliśmy środki na bieżące remonty dróg i wskazywała pani między innymi, bo i tak nie miałam pełnej odpowiedzi na to pytanie, między innymi Nowolicz, tam gdzie były odpowiedzi. Bo na Strzelnicy tam, na Strzelnicy było zrobione, ale no, to nie ten most, tylko inne miejsce. Ale to jest była szybka, tam było zagrożenie. Tak, tam było popsute przez domy. Skąd do korabia? Życzenia by były. Jest tam droga. Musimy do mamy na pani Botasia. To też na życzenie. Na życzenie. Nie, no, czy to takie jest ważne, czy to potrzebne? Ja uważam, że jest bardzo ważny ten łącznik. Jeszcze chciałabym dopowiedzieć, że trzeba by poczynić starania, aby ta droga była szeroka i spełniała parametry, bo tymi drogami leśnymi, tu Kuźnia i to, trudności mają dotarcia samochody ratownicze, typu Straż Pożarna, pogotowia szukają, a tu właśnie jak byłby ten łącznik, to wjeżdżają prosto do Monaru, nie? Czego tu nam brakuje. Od pani Potasiak, pani. Tak, ale to znowu by trzeba wykupić działkę od państwa Potasiak, nie? Bo tam jest tylko dróżka taka, to nie jest chyba... No, dróżka. To jest dróżka. I kto jest właścicielem tej... Nie, Potasiak. To jest pana Potasiaka.
To nie jest. Trzeba by przede wszystkim zobaczyć, jaka jest ta droga. Ale jeszcze mogę jeszcze naprawdę te drogi, które to są. Jeżeli chodzi o drogę w Kuźni, z Kuźni do Nowoliska, również trzeba by było zrobić, prawda? Tak. I to na dłuższym odcinku, bo tam jest 2 km, a też jeżeli miałaby być, muszą być możliwości wymiany samochodów, nie wymiania się, to też musiałyby być poboczne. Nie, my teraz rozważamy to, że gdyby zrobić taką z prawdziwego zdarzenia drogę do Nowolipska, a nikt nie neguje, że ona jest potrzebna, to krótszy odcinek byłby z wykupem od państwa Potasiaków, jak ciągnięcie je wzdłuż całej Kuźni. Tak? Połączenie państwa Potasiaków do Wojewódzkiej, to ma startowo. A przede wszystkim, nawet jeżeli, szanowni państwo, jeżeli byłaby robiona droga od Kuźni do Nowolipska, to też, no, tam też jest wąska, też jest wąski wjazd. Tak, ale nie zmienimy wjazdu swojej Nowolipska. Nie zmienimy wjazdu swojej Nowolipska. Jak teraz powiem państwu, że pan jechał ponad 25 lat. Cicho, słuchaj, zajmuj się. I mówi, że no nie mógł przejechać. No nie, no bo tam nie przejechał. Mówi, że wziął zatrzymał, bo musiał manewrować, nie? To jest też niebezpieczne, bo tam jest zawiet, później a tu jest problem, bo tak strasznie dojedzie, też no jak jedzie, to mają problemy duże. Karetki też mają. No, karetką to jeszcze zabije. Tak, to się tam od drogi właśnie na Nowolipskiej, to nie, bo jest duży zjazd od strony drogi wojewódzkiej. Albo poczynić rozmowy, jeżeli by miała być droga kontynuowana później na Nowolipsk, to poczynić rozmowy. Figurka jest po prawej stronie. Ale tam nie ma możliwości, bo po jezdni mieszka Sławek do Godału, do podróży jest figurka i tam nie ma możliwości poszerzenia tego wjazdu. To by łatwiej było tutaj odbiły wjazd do Nowolipska, to by się zrobiono ze strzelnica i jest druga droga. Tu do pana Bartoszka jest zrobiony odcinek, tak? Ale tu będzie łącznie droga do Monady, a tutaj byłaby możliwość po prostu od pana Potasiaka, to jest nieduży odcinek, a ewentualnie gdyby były środki, można by było kontynuować połączenie do Nowolipska, przez Strzelnicy. I tutaj nie byłoby żadnego niebezpieczeństwa i zagrożenia, bo są wjazdy i tam są, jest odkryty ten, także tu nie ma problemu. No, No problem, jeżeli chodzi o połączenie też później z Nowolipskiem, no występują też i fundusze sołeckie przeznaczają na to, także do tego tematu pewnie ktoś będzie musiał wrócić, ale... Droga ta ma bardzo wąski pas, to już zresztą państwo wiecie, bo też było wielokrotnie o tym mówione. Była przedkładana koncepcja, mieszkańcy i właściciele nieruchomości byli o tym informowani. I wtedy, kiedy były możliwości, jak pozyskać pieniądze, nie było zgody na to, żeby... No dokładnie. To miała być droga szerokości, nie wiem, 7 metrów. Tak, ale to przed wyjazdem, nie na szczęście. Ja mówię o, bo państwo, ja tylko mówię o historii tej drogi, znaczy były przedkład dane koncepcje. Była próba... Przypuszczam, że jak ona byłaby na 4 metrach, to by się ludzie zgodzili, nie? No, tylko też... Nieważne jest, czy była pani na spotkaniu i była informacja, że to musi być określone, ale też jakiś program,